wciągamy brzuchy. Cześć, tutaj Joanna Kozak-Farba i... Jacek Woźniak. Też zespołu Farba. Oglądacie Kino Polska Muzyka. Jak powstał zespół Farba i skąd wzięła się inspiracja do takiej nazwy? No, jak powstał? Jacek, może ty powiesz? Pierwszy koncert. Pierwszy koncert dawno, dawno temu. Dawno, dawno temu. Tak, za górami, za lasami. Sytuacja była taka trochę śmieszna, bo graliśmy pierwszy koncert, wchodząc na scenę bez nazwy, bo nie wiedzieliśmy, szczerze mówiąc, jak nazwać zespół, który stworzyliśmy. I dosłownie przed naszym samym występem przyszedł sponsor i rozrzucał saszetki do farbowania włosów. Różnych kolorach. Dużo było, pamiętam, rudych, czarnych, czerwonych, różnych. I, że tak powiem, te fajne, ciemne, czyli czarne, brązowe ludzie brali. Te kolorowe lądowały przeważnie na ziemi. A kiedyś, że tak powiem, to ludzie chodzili nie w Adidasach, tylko w Glanach. No i tymi bucikami, że tak powiem, te saszetki rozdeptywali. I była taka rzeka farby. I, że tak powiem, później po tym koncercie to wszyscy mówili, byli na ostatnio na koncercie, był taki zespół, na którym lała się farba. I tak, że tak powiem, no i zostaliśmy farmą po prostu, bo wszędzie było pełno farby i tak właśnie zadecydowaliśmy, że w sumie to może być farba. Możecie opowiedzieć trochę o waszym muzycznym stylu? Jak ewoluował od momentu powstania zespołu? No myślę, że na pewno zawsze nasza muzyka była, jak ja to mówię, muzycznie bardzo kolorowa, ponieważ też nasz zespół dzieliła, czy członków zespołu, różnica wieku, więc każdy słuchał w sumie innej muzy, więc na pewno to wpłynęło na to, że utwory są różne, zwłaszcza na pierwszej płycie, a myślę, że no z czasem, kiedy my się zmieniamy, ta muzyka też nasza się troszeczkę zmienia, dzisiaj jesteśmy troszkę dojrzalsi i myślę, że to też w tekstach troszkę można wyczuć, że już dzisiaj jestem troszeczkę inną Joanną Farbą niż kiedyś, więc myślę, że teraz przy pracy nad nową płytą będzie można się przekonać, w którą stronę idzie zespół Farba. Czy macie jakieś wspólne źródła muzycznej inspiracji? No skąd czerpiemy? Z życia, generalnie z życia, ale staramy się generalnie tworzyć z serducha, nie? Czyli to, co nam przynosi jakby dzień, co nam przynosi inspiracja i staramy się robić, znaczy nie kalkulować, staramy się nie kalkulować, nie robimy, na przykład nie siadamy i nie mówimy o dzisiaj, stworzymy hita. To tego nie robimy, po prostu gdzieś siadam do pianinka, przychodzi ten czas, ja mówię tak zwany flow i wtedy się tworzy, powstaje melodia, a na końcu dopiero tekst. Czy macie swoje ulubione utwory spośród tych, które stworzyliście? No to tu musiałby pewnie każdy powiedzieć ze siebie. Jacek, jaki ty masz ulubiony utwór? No już dzisiaj było powiedziane akurat Takalnuone Chaisen. Można, czyli to utwór z pierwszej płyty. Można powtórzyć sobie w domu, ciężko to powiedzieć. Takalnuone Chaisen. Takalnuone Chaisen, tak, to utwór z pierwszej płyty. A mój ulubiony, chyba teraz co tworzę, więc nie wiem, czy powinnam zdradzać, ale chyba teraz na dzień dzisiejszy to Babie Lato, tak? Czyli utwór, który właśnie promujemy. Mam do niego taki sentyment i myślę, że to co nowe zawsze się bardzo podoba. Więc Babie Lato. Koncerty są ważną częścią życia zespołu. Jaka była wasza najbardziej pamiętna przygoda podczas występów na scenie? O, no sporo było tych występów, tak naprawdę, które pamiętamy, ale dla mnie na pewno takim jednym z wielkich przeżyć był oczywiście występ w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, no bo pierwszy raz polecieliśmy do Stanów, byliśmy wtedy naprawdę młodzi, dopiero pierwsza płyta wydana, więc dla mnie to było wow, stanąć na scenie wśród innych amerykańskich wykonawców, także ja to pamiętam do dzisiaj, nie wiem jak Jacek. A może jeszcze powiedzmy, że fragment tego koncertu można zobaczyć też na YouTubie, bo zrobiliśmy wtedy teledysk do piosenki Daleko. I tam na przykład była taka fajna ciekawostka, że w Stanach Zjednoczonych koncerty odbywają się do określonej godziny. I jeśli ktoś, że tak powiem, ma pozwolenie, żeby koncert był do 19, to równo 19:00 koncert musi się zakończyć. Jeśli ktoś chce przedłużyć, minutę po
biega policja i z pistoletem w ręku gasi, że tak powiem. Ale generalnie, że tak powiem, tak to wyglądało, pamiętam wtedy. Tak, bo nam przerwano. I przerwano, że tak powiem, nam, nie wiem, ostatni utwór graliśmy i przerwano w ten sposób koncert, że tak powiem, więc... Tak, amerykański policjant parował nam na scenę, to faktycznie. I to można zobaczyć właśnie w teledysku do piosenki Daleko. Daleko, tak, także zobaczcie koniecznie. Nie. To nie było ustawione, ale bardzo się dziwiliśmy wtedy i nawet przestraszyliśmy lekko. Macie jakieś swoje osobiste przygotowania przed koncertami? Znaczy, moim rytuałem takim jest to, że się maluję i spędzam wtedy ten czas w garderobie. Chłopaki jakby montują sprzęt, przygotowują się do koncertu, to jest dla nich taka ciężka praca. A ja, żeby troszeczkę się tak chilloutować, właśnie wyluzować, nie myśleć, nie stresować się, to mam właśnie taki sposób, że po prostu się maluję jakby i to jest taka moja rutyna, gdzie wolę, żeby nikt mi wtedy nie przeszkadzał. A czy mamy jakiś taki specjalny? Na pewno nie, jakoś chyba nie, po prostu robimy swoje. Jakie emocje chcecie przekazać słuchaczom za pomocą waszej muzyki? O, emocje. Ja myślę, że chcemy przede wszystkim, zwłaszcza podczas koncertów, dawać ludziom radość, ale właśnie też skrajne, myślę, emocje, bo z tego składa się życie, nie? Nie jest zawsze kolorowo, nie jest zawsze różowo. Oczywiście chcemy dawać i śpiewamy o miłości, ale śpiewamy też o rozstaniach, śpiewamy też o nieco trudniejszych rzeczach, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Poza tym też nas to dziwi, bo tekst, który ja myślę, że wiem, o czym jest i wiem, o czym pisałam, podchodzi do mnie na przykład fan po koncercie i dla niego ma zupełnie inne znaczenie. Także przede wszystkim chciałabym właśnie, żeby nasza muzyka dawała ludziom właśnie takie emocje, żeby coś mogli dla siebie zabrać z tej muzyki. Czy jest jakiś utwór, który wykonujecie na koncertach i zawsze wzbudza szczególną reakcję fanów? No jest taka jedna. No właśnie jest. Piosenka, która to jest takie zabawne, może niektórzy o tym nie wiedzą, nie chcieliśmy ani nagrywać, ani grać na koncertach. To no chodzi o Chcę tu zostać oczywiście. No ona się właśnie najbardziej spodobała ludziom. Tak, ja walczyłam o tą piosenkę, bo ja ją gdzieś tam napisałam, oczywiście na kolanie, będąc jeszcze nastolatką. I ta piosenka do dzisiaj naprawdę, no na koncercie musimy zawsze grać dwa razy. I ona, widać, że dla ludzi ma wielkie znaczenie. Czasem widzę łzy, pod koncercie też podchodzą fani, mówią, że na przykład to był ich pierwszy taniec, na przykład w dniu ślubu. Albo poznali się na dyskotece właśnie przy tej piosence, więc historie są naprawdę różne i te emocje są, więc myślę, że no głównie to będzie jednak Chcę tu zostać. Czy macie swoich muzycznych idoli, z którymi chcielibyście kiedyś współpracować? No i dużo jest takich osób na pewno. Ja to w ogóle zawsze marzyłam, żeby zaśpiewać z Grupsonem, ja nie wiem czemu, ale jak ja słyszę tą jego chrypę, no to jakby tak Grupson mnie tam gdzieś, ja bym go zaprosiła, czy on by mnie zaprosił, żeby nawet mu chórki zrobić, to bardzo chętnie, także ja Grupson zdecydowanie. A ty, Jacek? Ja szczerze mówiąc nie wiem. A ja wiem kto. Kto? No ty byś chciał na pewno z Aena zagrać, ale w składzie tym pierwszym. No, jak powiesz, że tak powiem, jak się zreaktywują, to bardzo chętnie. No, widzisz, ja wiem. Jakie znaczenie ma dla was interakcja z fanami? Jakie miłe momenty związane z nimi pamiętacie? Na pewno po koncertach, to tak, to ludzie jakby podchodzą do nas. Ja zresztą zawsze moim obowiązkiem, co mówię, nie tylko koncert, ale po koncercie zaraz wchodzę i idę do fanów, tylko wezmę łyka wody i rozmawiamy i spotykamy się, także tak, to jest ważne, żeby się z fanami spotykać i uważam, że to jest nasz obowiązek, żeby każdemu podpisać płytę, czy chociażby karteczkę, czy nawet podpisać się na ręce, bardzo często tak się zdarza, także jesteśmy dla fanów, to są jakby nasi ludzie. Tutaj zespół Farba, subskrybujcie kanał Kino Polska Muzyka.